Witam w kolejnym odcinku, a dzisiaj opowiem Ci o kryzysie męskości, który niestety postępuje w dzisiejszych czasach, gdzie faceci nie potrafią wyrażać siebie przy kobiecie. Taki typowy przykład. Poznajesz kobietę, spotykasz się z nią i tak naprawdę idziesz z nią na spacer, zabierasz ją do drogiej restauracji, chcesz jej zaimponować i nic z tego nie wychodzi. Wiesz dlaczego? Bo Ty za bardzo się starasz, żeby było dobrze, żeby ona Cię polubiła. Zbyt bardzo poprawnie chcesz postąpić, a kobieta wcale nie odbiera tego dobrze. W wielu przypadkach kobieta woli, żebyś był z nią szczery. Chcesz ją pocałować, dotknąć? Zabierz ją do siebie. Chcesz się z nią przespać? Powiedz jej, że masz ochotę się z nią dobrze zabawić. Nie musisz jej wprost mówić, że tak naprawdę chcesz ją do łóżka zaciągnąć, ale to już często wystarczy, żeby ona poczuła, że jesteś normalnym facetem, który wie, czego chce. Nie ma nic gorszego, jak pokazywać swoje obawy przy kobiecie, że jesteś dla niej niewystarczający i często bardzo wiele kobiet się z tego śmieje. Zabrał mnie na spacer, zabrał mnie do kawiarenki, na pizzę, ha, 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 hi, hi, hi. Opowiadają to wszystko koleżankom, kumpelom, a one się z Was śmieją, dlatego że Wy nie potraficie być normalni. Tak to nazwę, dokładnie, nie potraficie być normalni. Dla mnie normalne jest to, że poznaję kobietę, rozmawiam z nią z uśmiechem i proponuję jej, słuchaj, gdzie mieszkasz, to chodźmy do ciebie na drinka, przejdźmy się na spacer, siądź tutaj, okej, przysuń się, dotykam, całuję. Proponuję przyjazd do niej. Dlaczego? Bo wiem, że to jest naturalne i że jej absolutnie nic nie muszę udowadniać, że jestem fajny, bo jestem fajny. Ty natomiast tak prowadzisz całą relację z kobietą, żeby kobieta sobie pomyślała, że jesteś fajny, a to jest duża różnica. Weź to pod uwagę, bo w wielu przypadkach często popełniacie ten ogromny błąd i zbyt bardzo próbujesz się starać o kobietę, pokazywać jej, że będzie fajnie na spotkaniu. Unikasz tematów, które są niezmiernie istotne, nie jesteś szczery. Zauważ, że większość facetów porusza takie tematy typowo codzienne na spotkaniu z kobietą, jak tam u ciebie, jak tam w życiu, co słychać w pracy, jest lepiej, no i dobrze, można rozmawiać na takie tematy, tylko że one nie są najważniejsze, bo ważniejsze jest to, żeby z nią poflirtować, żeby kobieta wyczuła, że przeszywasz ją spojrzeniem, że przykuwasz jej uwagę do siebie za pomocą silnego spojrzenia. To właśnie w tego typu sytuacji ona poczuje, że Ty jesteś facetem, który jest męski. Natomiast jeśli Ty nie potrafisz tego spojrzenia utrzymać z kobietą, ona Cię gdzieś tam, można powiedzieć, onieśmiela. Kiedy kobieta Ci spogląda prosto w oczy, to gubisz wzrok, spoglądasz gdzieś tam w podłogę, na sufit czy w bok, to bardzo szybko kobieta wyczuje, że Ty nie jesteś mężczyzną, który jest warty uwagi. I na tym polega ta różnica, o której mówię. Szczerość, pewność siebie, pewny siebie kontakt wzrokowy i zdecydowanie, że Ty wiesz, czego chcesz od kobiety egoistycznie. Chodzi mi o to, żebyś nie był facetem, który próbuje się jej przymilić, który próbuje zachowywać się tak, jak to by się wydaje, że ona by chciała. Bo większość kobiet uważa, że pocałunek z facetem, że sytuacja łóżkowa z facetem to jest zupełnie coś normalnego. Po prostu to Ty jesteś niedojrzały emocjonalnie i Ci się wydaje, że Ty musisz przez pół roku chodzić z kobietami na randki, rozmawiać, kupować kwiatki i potem gdzieś tam w nocy po ciemku uda Ci się doprowadzić do sytuacji łóżkowej. Nie, nie wygląda to w ten sposób. I na ogół, jak Ci się kobieta podoba, śmiało możesz się do niej wprosić. Możesz do niej przyjechać na śniadanie. Możesz jej zaproponować, że rano pobiegacie, a potem pójdziesz do niej się wykąpać. Co jest z tym złego? Tak naprawdę sam się ograniczasz, bo sztucznie ubierasz te swoje zachowania czy sposób wyrażania siebie w ograniczenia, które powodują, że nie możesz szybko zdobyć dziewczyny. Oczywiście to w wielu przypadkach wynika z trudnej przeszłości, z trudnego dzieciństwa, ze złej historii relacji z kobietami. Natomiast warto sobie to uświadomić. Ty wystarczysz i Twoja propozycja zawsze jest dobra. To, co Ty robisz, zawsze jest dobre. Twój sposób rozmowy z kobietą zawsze jest dobry, bo jest swobodny, a Ty jesteś uśmiechnięty. Jeśli chcesz dziewczynę zabrać do siebie,
kupić sobie butelkę wina, spędzić z nią miło czas. Możesz to zrobić, bo to jest normalne i ty nie musisz z nią randkować przez 2 miesiące, żeby ona się zgodziła. Weź to pod uwagę, bo często tego nie rozumiecie. I znam masę facetów, którzy właśnie w tych sytuacjach popełniają błędy, bo poznają wyjątkowo atrakcyjną kobietę i wydaje im się, że oni teraz muszą o nią dbać, zabiegać, muszą się jakoś zaprezentować, poznać ją, długo z nią rozmawiać. Nie ma w tym nic prawdziwego. Tak naprawdę, jeśli ty wierzysz, że możesz, to kobieta uzna, że możesz. Jeśli ty wierzysz w to, że możesz ją pocałować od razu, to ona się często na to zgodzi, bo poczuje faceta, który jest męski, który wie, czego chce, a to się bardzo, ale to bardzo podoba kobietom. W tych czasach mamy wielu facetów, którzy spotykają się bez konkretów z kobietami, rozmawiają i kobieta, dziewczyna traci czas. Spotyka się z tobą, maluje się przez 3 godziny w domu. Przyjeżdża samochodem, traci pół godziny na dojazd, na powrót, a ty z nią tylko rozmawiasz. No to dlaczego ty się dziwisz, że potem ona nie odpisuje, że ona unika spotkań? Ja się wcale tej biednej dziewczynie nie dziwię, skoro na tyle czasu poświęciła na przygotowania, a ty tak naprawdę nawet jej nie pocałowałeś, nie dotknąłeś, nie zaproponowałeś niczego konkretnego, to dlaczego ona ma się z tobą spotykać, skoro może dostać dużo lepszą propozycję od jakiegoś faceta? Musisz zrozumieć, że kobiety też pragną seksu, też pragną przyjemności, pragną tego, żeby się dobrze czuć z facetem. Jeśli ty zbyt bardzo pracujesz nad kobietą, jesteś poważnym gościem, który zbyt bardzo oficjalny sposób rozmawia z kobietą, pyta, co ona by chciała, czego chce, boisz się przeklnąć przy dziewczynie, krępujesz się powiedzieć jej prawdę, po co ją zaprosiłeś, tylko uwaga, to nie chodzi o to, że masz jej powiedzieć, zaprosiłem cię do siebie, bo teraz cię będę po prostu tutaj kochał. Okej, to jeszcze by przeszło, ale miałem na myśli takie zbyt konkretne powiedzenie, że przyszła na seks, to będziesz popełniał błędy. Więc możesz zasugerować dziewczynie, przyszłaś tutaj do mnie dlatego, że chciałem cię wykąpać, że chciałem cię wymasować. I właśnie w tej sytuacji ona będzie miała na to ochotę, bo zobaczy, że ty jesteś facetem, który wyraża się w męski sposób. Tak jak mówię, w tych czasach często widzę zupełnie odwrotne sytuacje. Wielu facetów pomyliło się z powołaniem i nie potrafi zadziornie w męski sposób rozmawiać z kobietami. A to się przekłada na tego typu sytuacje, gdzie ciągle poznajesz kobiety przez internet, te spotkania się nie udają, nie wychodzą, kobiety przestają na ciebie dobrze reagować, kobieta przestaje mieć ochotę na dalszą część spotkania. Dlaczego? Bo ma wielu takich facetów, którzy piszą w internecie, którym brakuje poczucia męskości i którzy nabrali się na tą gadkę, porozmawiaj z kobietą, poznaj ją lepiej, a wtedy to zobaczymy. Albo konkretnie posuwasz relację do przodu, rozwijasz relację do przodu, albo stoisz w miejscu i rozmawiasz. Zrozum to wszystko, bo przez lata możesz popełniać błędy, chodzić na spacery z kobietami, rozmawiać i nic z tego konkretnego nie będzie wynikało. Zacznij myśleć i kierować się swoim egoizmem, przyjemnością, a zobaczysz, że kobiety zareagują bardzo silnie. Warto z tego wyciągać wnioski, bo często nie zdajecie sobie z tego sprawy. Niestety, tylko do jutra do północy możesz pobrać pakiet 20 moich kursów, 68% taniej polecam, bardzo dużo wartościowej wiedzy, jak atrakcyjnie rozmawiać z kobietami, jak podrywać kobiety, jak zrobić kobiecie dobrze w łóżku, jak utrzymać związek. Pobierz sobie te wszystkie materiały, 120 godzin wiedzy w dużo niższej cenie do jutra do północy. Ostatnia szansa, promocja.uwodzeniewdzień.pl. Odzyskaj dziewczynę, napraw związek i raz na zawsze pozbądź się problemów w relacjach. Gwarantuję ci efekty, jak pobierzesz te kursy, przetestujesz na sobie, na swojej dziewczynie, to zobaczysz, co to znaczy skuteczne uwodzenie i zdrowe relacje z kobietami. Korzystaj, bo niestety jutro ta strona znika i zostało ci niewiele czasu. promocja.uwodzeniewdzień.pl. Dzięki za uwagę i pamiętaj, jeśli nic teraz nie zrobisz, nie zainwestujesz w siebie, to się nic nie zmieni, więc warto szybko podejmować decyzję.